Wsi spokojna, wsi wesoła, czy nędza, głód i niedola? Beztroskie sielankowe życie, czy nieustanna walka o przetrwanie? Druga Rzeczpospolita była państwem rolniczym. Mieszkańcy wsi stanowili w niej około 3/4 ogółu społeczeństwa, a z rolnictwa utrzymywało się prawie 2/3 obywateli. I jak naprawdę wyglądało wtedy życie na wsi? W jakich warunkach obudzili się chłopi po okresie 7 lat wojen? Czy poziom życia był wyższy niż przed rokiem 1914? Czy bliskość natury rekompensowała trudy życia wiejskiego? Jak wyglądały relacje społeczne na wsi? Jaką część ludności stanowili bogaci ziemianie, a jaką harujący na karłowatych gospodarstwach chłopi? Czy wraz z demokratyzacją życia publicznego polityka na stale zawitała także na wsi? Jakie były projekty reformy rolnej? Czy jej wdrożenie przyniosło zamierzone skutki? Wreszcie, jak wyglądał dzień życia przeciętnej rodziny wiejskiej? Gdy myślimy o II Rzeczpospolitej, do głowy najczęściej przychodzą nam skojarzenia, które znamy z lekcji historii. Przedwojenne miasta, centralny okręg przemysłowy, port Gdynia, Józef Piłsudski, Bitwa Warszawska, Wrzesień 39 i wiele innych. Jednak najczęściej umyka nam fakt, że życie większości mieszkańców II RP toczyło się właśnie na wsi. Rankiem na przedwojennej wsi pierwsza na nogach była przeważnie kobieta. Podczas gdy chłop wciąż jeszcze spał, to przed jego żoną wyrastały pierwsze wyzwania tego dnia. Na początek czekały na nią obowiązki w oborze. Trzeba było wydoić krowę, rzucić trochę siana dla konia, wyprowadzić kozę czy nakarmić świnie oraz kury i gęsi, o ile były w gospodarstwie. Czasami część z tych zadań przejmowały zbudzone wcześniej dzieci. Ponadto kobieta musiała nabrać wody ze studni, a następnie w pośpiechu wrócić do chałupy, by przygotować posiłek dla budzącego się chłopa. To wszystko do godziny 6 nad ranem. Śniadanie nie należało do specjalnie wykwintnych. Najczęściej był to żur z ziemniakami. Tę poranną potrawę jadano od pokoleń. Kobieta przygotowująca ją swojemu mężowi wiedziała, że taki sam posiłek do kosy dostawał jego ojciec i dziadek. Podobnie było w jej rodzinie. W czasie, gdy zaspany chłop jadł żur, kobieta wyprawiała dzieci do szkoły. Na razie tylko dwójka z czwórki potomstwa rozpoczęła edukację, mimo że wszyscy osiągnęli już wiek szkolny. W zeszłym roku nie starczyło pieniędzy na wyprawkę dla jednego z synów, a w tym na buty dla jednej z córek. Dwójka podopiecznych wyruszyła już do szkoły, a kolejne dwoje dostało zadania w gospodarstwie. Chłop skończył żur, a kobieta przyszykowała mu właśnie prowiant do pracy na roli. Grubo krajaną pajdę chleba i do tego mały kawałek słoniny. Dla całej rodziny dzień ciężkiej pracy dopiero się zaczynał. W 1918 roku nowy dzień zaczął się także dla państwowości Rzeczpospolitej. Po 123 latach zaborów Polacy wreszcie mogli sami urządzać się w swoim kraju. Jednak wyśniona niepodległa już u progu swojego istnienia musiała zmierzyć się z ogromem problemów natury wewnętrznej i zewnętrznej. Jednym z najpoważniejszych wyzwań była szeroko pojęta kwestia wsi. Po wyniszczającej I wojnie światowej Polska stanęła przed koniecznością stworzenia jednego organizmu państwowego z ziem trzech zaborców. Państwo musiało ustalić trzy różne porządki prawne, systemy administracyjne czy sieci dróg. Nie inaczej było z rolnictwem. W dawnym zaborze pruskim dominowały relatywnie duże i dobrze wyposażone gospodarstwa, a część nadmiaru ludności wiejskiej znajdowała pracę w rozwiniętym przemyśle. Problemem po wojnie stało się znaczne utrudnienie dostępu rolników do dużego i chłonnego rynku niemieckiego. W zaborze austriackim i rosyjskim kłopot stanowiła wielkość gospodarstw i struktura ich własności. Gospodarstwa były tak małe i rozdrobnione, że utrzymanie z nich licznej rodziny graniczyło z cudem. Sytuację nie poprawiało zjawisko tzw. szachownicy działek. Wielu chłopów posiadało swoje majątki nie w formie jednego zbitego pola, a kilku mniejszych, porozrzucanych po całej gminie, często w dużej odległości od siebie. Problemem całej polskiej wsi, choć wciąż większym na wschodzie i południu niż w zachodzie i centrum, było tzw. przeludnienie agrarne. Poza miastem żyło kilka milionów ludzi, dla których nie było pracy. U progu niepodległości Polska nie posiadała przemysłu, w którym zatrudnienie mogła znaleźć tak duża liczba pracowników. Skutkiem tego ogromna część ludności wiejskiej, zwłaszcza w województwach wschodnich, żyła na granicy skrajnego ubóstwa.
Przed świeżo upieczonymi decydentami II Rzeczpospolitej stało nie lada wyzwanie. Młode państwo musiało udowodnić milionom mieszkańców wsi, że poświęcenia z ostatnich kilku lat nie poszły na marne, a powstanie niepodległej Polski będzie dla nich oznaczało realną poprawę warunków bytowania. Najwybitniejszym przywódcą politycznym ruchu ludowego w okresie międzywojnia był Wincenty Witos. Urodził się w 1874 roku w biednej i niepiśmiennej chłopskiej rodzinie na terenie gminy Wierzchosławice, nieopodal Tarnowa. Od podszewki znał największe bolączki życia na wsi. Rodzina Witosów była do tego stopnia uboga, że młody Wincenty naukę rozpoczął dopiero w wieku 10 lat. Jego wspomnienia oddają edukacyjne rozterki większości ówczesnych rodzin wiejskich. Nareszcie jednej jesieni ojciec się uwziął. Poreperował mi jakieś stare, na tandecie kupione buty. Kupił też za parę szóstek mocno przechudzoną bluzę. Przerobił ją na mnie i mimo zawodzenia matki, że krowa pozostanie bez opieki, polecił zaprowadzić mnie do szkoły. Witos sprawnie piął się po szczeblach kariery działacza ludowego i galicyjskiego, jednocześnie walnie przyczyniając się do przygotowania polskiej wsi na niepodległościowy zryw. Po I wojnie światowej był już doświadczonym i zasłużonym politykiem, który doskonale wiedział, z jakimi problemami boryka się chłopstwo. Największym z nich był brak ziemi. Tej było dużo w rękach ziemian. Stanowili niecałe 0,5% mieszkańców wsi, ale posiadali aż 1/3 powierzchni gruntów rolnych. Działacze ludowi wiedzieli, że wzrost posiadania ziemi wśród chłopstwa może się odbyć jedynie na drodze uszczuplenia majątków ziemiańskich oraz państwowych, stanowiących łącznie aż połowę obszaru uprawnego II RP. Naturalnie ziemianie nie byli zachwyceni, a ich największy niepokój budziły pomysły przymusowej sprzedaży gruntów chłopom za połowę ceny rynkowej. Ich stronę wzięła endecja na czele z Romanem Dmowskim i część konserwatystów. Podnosili oni, że przymus sprzedaży ziemi za połowę ceny godzi w prawo własności. Przekonywali, że reforma doprowadzi do likwidacji prężnych i dobrze wyposażonych gospodarstw ziemiańskich dostarczających żywność w kraju i na eksport. Witos i ludowcy przypominali o obietnicy danej milionom ludzi żyjącym w skrajnym ubóstwie. Po odzyskaniu niepodległości ich życie miało stać się lepsze. Państwo musiało znaleźć rozwiązanie tego problemu, a nikt nie był w stanie przedstawić innej drogi. Argumentowano, że wzrost zamożności chłopstwa podniesie popyt w dziedzinie konsumpcji, inwestycji czy przemysłu oraz obniży wpływy komunistów na wsi. 5-letnie polityczne przepychanki w sprawie reformy rolnej najlepiej oddaje następująca animacja. Pominiemy je zatem i przybliżymy tylko ich efekt. Chłop pracował już 8 godzinę. Palce pękały od brudu, soków zboża, ostów i szorstkiej słomy. Paznokcie pozdzierane pozachodziły krwią i bolały okrutnie. Bose pokaleczone nogi słoma aż parzyła każdym dotknięciem. Poprzedniego dnia w południe padł ze zmęczenia i przeleżał w polu kilka godzin bez przytomności. Nie przyznał się nikomu. Teraz odpracowuje. Tymczasem w południe na kobitę czekały kolejne obowiązki. W zależności od pory roku było to kopanie ziemniaków, grabienie siana, rzęcie zboża sierpem, tkanie i wiele innych. W międzyczasie musiała jeszcze znaleźć czas na zajęcie się dziećmi czy opranie rodziny. Wreszcie przychodziła pora obiadowa. Podobnie jak na śniadanie, żona szykowała mężowi solidną porcję węglowodanów. Na pierwsze danie składała się kasza i zasypana nią kapusta. Na drugie rodzina zjadła dla odmiany kaszę, jednak tym razem zalaną mlekiem lub omaszczoną. Po obiedzie nie było czasu na siestę. Obowiązków na popołudnie i wieczór nie brakowało. Lata 1926-1929 były dla chłopstwa w Polsce umiarkowanie pozytywne. Po pierwsze w życie weszła głośna reforma rolna, przewidująca rozparcelowywanie dużych majątków prywatnych i państwowych. Zgodnie z wypracowanym kompromisem, sprzedaż i kupno były dobrowolne i po cenach rynkowych, a państwo oferowało preferencyjne kredyty na zakup ziemi. Liczono, że dzięki temu uda się wyciągnąć ze skrajnego ubóstwa posiadaczy najmniejszych działek. Po drugie, był to także okres wzrostu cen produktów rolnych. Włościanie dysponowali w związku z tym dodatkowymi dochodami, które pozwalały im na unowocześnienie swoich gospodarstw czy kolejne zakupy ziemi, wciąż jednak intensywnie kredytowane. Po trzecie wreszcie części chłopstwa pomogła szalejąca kilka lat wcześniej hiperinflacja, która doprowadziła do dewaluacji zaciągniętych przed jej wybuchem pożyczek. Panująca w Polsce od 1926 roku sanacja, jak każda nielegalna władza, próbowała znaleźć dla siebie usprawiedliwienie w podnoszeniu poziomu życia obywateli.
Reformę rolną realizowano z największym zapałem, zachęcając ziemian do sprzedaży gruntów i kredytując chłopów chcących je kupić. Podejmowano próby aktywizacji ludności i rozszerzano oświatę. Działaniom tym towarzyszyła propaganda, w którą angażowali się najważniejsi urzędnicy państwowi. Do historii przeszły Sławojki, których zapalczywym orędownikiem był ówczesny minister spraw wewnętrznych, Felicjan Sławoj Składkowski. Chwalił się, że dzięki niemu już 60% polskich wsi ma takie urządzenia sanitarne. Ciężko jednak zaliczyć je w poczet sukcesów tego polityka. Nie dość, że naraził się tym na liczne kpiny, także własnego środowiska, to jeszcze po latach sam przyznawał, że naród wiejski nie okazał zrozumienia dla jego pomysłu. Niestety tylko pierwsze 3 lata rządów sanacji cechowały się poprawą bytowania chłopstwa. W 1929 roku przyszedł wielki kryzys. Krach na Wall Street doprowadził do bardzo szybkiego spadku cen produktów rolnych. W praktyce oznaczało to, że chłopi wypracowywali coraz mniejsze dochody przy takim samym nakładzie pracy. Przed milionami mieszkańców wsi stanęło widmo śmierci głodowej. Pieniędzy brakowało na wszystko. Na raty kredytowe, cukier, mięso, tłuszcz, zapałki, odzież czy wyprawkę do szkoły. Chłop musiał odejmować jadła swej rodzinie, by móc kupić inne artykuły niezbędne do przeżycia. Głód z roku na rok stawał się nie do zniesienia. Nie było mowy o środkach na umeblowanie pomieszczeń czy zapewnienie dostatecznej higieny, a tym bardziej budowę nowych budynków. Wieloosobowe rodziny tłoczyły się w maleńkich, najczęściej brudnych i zimnych izdebkach lub po prostu w stodołach, śpiąc kilkoro na jednym posłaniu. Odżywiano się coraz gorzej. Malała nie tylko ilość konsumowanego pożywienia, ale także jego jakość. Dieta składała się głównie z węglowodanów, a krytycznie brakowało w niej białek i tłuszczy. W takich warunkach trudno było zapewnić dzieciom odpowiednią ilość składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Ubogi chłop z 3 czy 4 dzieci musiał liczyć się z tym, że co najmniej jedno z nich nie przeżyje dłużej niż kilka lat. Rodziny wiejskie, by spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty w bankach, zapożyczały się u lichwiarzy, którzy doprowadzali kolejne gospodarstwa do ruiny. Popularne stały się pożyczki przednówkowe. W ten sposób kredytowały się liczne rodziny chłopskie, którym nie starczało zapasów żywnościowych do następnych zbiorów. II Rzeczpospolitej nie udało się zwalczyć zacofania technologicznego i edukacyjnego na wsi. W latach 30. tylko 3% miejscowości posiadało linie elektryczne, a większość szkół podstawowych stanowiły placówki tzw. pierwszego stopnia, nie dające awansu do szkół średnich. W związku z biedą zanikała także aktywność społeczna i polityczna mieszkańców wsi. Najważniejsi przywódcy ludowi uznani zostali przez sanacyjną władzę za wrogów państwa i po licznych prześladowaniach musieli udać się na emigrację. Wincenty Witos był przez 2 miesiące więziony w Twierdzy Brzeskiej, gdzie bito go i poniżano, bez postawienia zarzutów. W procesie brzeskim, uzależniony od sanacyjnej władzy sąd, skazał go na 1,5 roku więzienia. Witos, nie zgadzając się z werdyktem, udał się na emigrację. Kryzys najbardziej uderzył w najbiedniejszych, co prowadziło do konfliktów żyjących na skraju nędzy chłopów z ziemianami i innymi chłopami posiadającymi choć trochę więcej ziemi niż większość. Różnice majątkowe często pokrywały się z różnicami narodowymi. Szczególnie widoczne było to w województwach wschodnich, gdzie nieliczni gospodarze polscy byli zamożniejsi od białoruskich i ukraińskich. W latach 1929-1935 przeciętny mieszkaniec wsi zubożał aż 5-krotnie, a państwo nie mogło znaleźć lekarstwa na wyjście z dołka. Nic dziwnego, że co jakiś czas dochodziło do chłopskich rozruchów i samosądów na zamożniejszych włościanach. Bieda i głód zniszczyły więzi społeczne na wsi. Priorytetem stało się przeżycie, a majątek sąsiada był obiektem zazdrości i źródłem poczucia niesprawiedliwości. Sytuacja chłopstwa zaczęła się poprawiać u schyłku 20-lecia dzięki umiarkowanemu wzrostowi cen artykułów rolnych oraz ambitnej polityce uprzemysłowienia państwa prowadzonej przez ówczesnego ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Polska wieś nie zdążyła jednak prawdziwie dźwignąć się z zapaści spowodowanej krachem giełdowym za oceanem w 1929 roku. Po niespełna 10 latach od czarnego czwartku na Wall Street wybuchła kolejna wielka wojna. Chłop wrócił grubo po zmroku. Brudny, głodny i wyczerpany. Wylał na siebie wodę z wiadra stojącego pod chatą, wszedł do środka i usiadł przy stole bez słowa. Kobieta naszykowała mu ponownie tego, co zostało z obiadu. Parę tygodni wcześniej spóźniła się z kolacją dla męża. Twarz wciąż nosiła pamiątkę po tej pomyłce. Od tamtego momentu zawsze trafiała w porę, mimo że chłop do domu wracał różnie. Po kolacji dzieci zebrały się wokół jedynej książki, która była w domu, korzystając z dogasającego światła stojącej nieopodal lampy naftowej. Nikt się do nikogo nie odzywał. Nie w tych czasach. Jeszcze parę lat temu w jednej chacie zbierało się kilka rodzin, by posłuchać kombatanta wojny z bolszewikiem czy innego obieży świata, który właśnie wrócił w rodzinne strony.
Teraz nikt nikogo nie odwiedzał. Niegdyś popularne były spotkania kół rolniczych czy wiejskich organizacji młodzieżowych. Teraz nikt nie ma na to siły i czasu. Dawniej lokalni politycy zachęcali do spotkań i organizowania się w związki rolnicze. Dziś jedyny urzędnik państwowy, którego można zobaczyć na wsi, to sekwestrator w asyście policji. Zanim lampa dogasła, kobieta posłała dzieci do łóżka, a sama wykorzystała tlące się światło do przeliczenia domowych wydatków. Sprowadzało się to do decydowania, gdzie odjąć sobie i reszcie rodziny, by starczyło na wszystko to, bez czego nie dożyliby kolejnych zbiorów. I czego by nie odjęła, i tak rachunki wychodziły jej na minus. Po chwili światła w izbie już nie było. Kobieta złożyła wilgotne odłes papiery i za przykładem reszty rodziny położyła się spać. Historia wsi dwudziestolecia jest historią ciągłej walki o przetrwanie. Wymęczone wojnami, ledwo co powstałe państwo było zbyt biedne, by rozwiązać problemy ludu wiejskiego. W latach 1925-1928 nastąpiła nieznaczna poprawa, a w życie weszła reforma rolna, jednak niedługo później polskiej wsi dał się we znaki kryzys, który miał swe źródło w miejscu oddalonym od Polski o 7000 km. Rodzina chłopska musiała odmawiać sobie podstawowych potrzeb, by przeżyć kolejne dni pełne głodu. Znaczna część dochodów z gospodarstw szła na spłatę lichwiarskich kredytów i podatków państwowych. Polityka wyprowadziła się ze wsi. Ludzie przestali czytać gazety, spotykać się czy organizować stowarzyszenia. Reforma rolna jedynie zatrzymała proces rozdrabniania się małych gospodarstw. Powiększone dzięki niej działki chłopskie były następnie dzielone na kolejne pokolenia synów lub częściowo oddawane w ramach posagu razem z córką. Wciąż rosła liczba bezrolnych chłopów, dla których nie było pracy. Migracja i polityka industrializacji państwa spowolniły ten proces, ale go nie odwróciły. Polska wieś zaczęła otrząsać się z kryzysu pod koniec lat 30. Gdy wydawało się, że los chłopstwa wreszcie na stałe zacznie się poprawiać, drugą RP zaatakowały III Rzesza i Związek Radziecki, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Wojna i okupacja sprowadziły na ludność wsi kolejne cierpienia. Zniszczenia, konfiskaty, głód, terror, czystki etniczne. Pacyfikowano setki wsi, karano śmiercią całe rodziny za ukrywanie Żydów, łamano ludziom kręgosłupy i skłócano ich nieodwracalnie. W 1944 roku na polskie tereny wkroczyła Armia Czerwona. Komunistyczni propagandyści przekonywali, że żołnierze rosyjscy nieśli dla polskiej wsi dobrobyt i wolność. Było to kłamstwo. Rosjanie nie mieli ani jednego, ani drugiego.